Podwójną wystawą Bursztyn – dar prastarych drzew oraz portrety 6x6, na którą składają się fotografie dokumentalne wykonane w latach 70. i 80. przez Bolesława Deptułę. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży uczciło jubileusz 75-lecia. Ich otwarcie poprzedziło uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele parlamentu, województwa oraz łomżyńskich placówek kultury, oświaty i zaprzyjaźnionych instytucji. Z okazji jubileuszu łomżyńska placówka została uhonorowana brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, który na ręce dyrektor Pauliny Bronowicz-Hojak przekazał wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras. 75 lat Muzeum Północno-Mazowieckiego, to jest, proszę Państwa, ponad 750 wystaw czasowych, które muzeum przygotowało, to jest ponad 1 150 000 osób, które przez te lata przez muzeum się przewinęły i obejrzały wystawy, które pokazujemy. No i to jest tak naprawdę czas, kiedy można sobie zadać pytanie, co dalej, bo w zasadzie, no właśnie, z jednej strony to są takie kierunki, których do tej pory w Łomży nie było, czyli na przykład Magdalena Abakanowicz, ta wystawa, która przez ostatnie miesiące gościła tu w naszym muzeum, a z drugiej strony jest to wystawa jubileuszowa, która wraca do korzeni, bo to jest bursztyn, to jest ten najcenniejszy klejnot Muzeum Północno-Mazowieckiego. To jest nawiązanie do przeszłości, czyli tej pierwszej wystawy bursztynu, którą otworzył jeszcze Adam Chętnik i która była wówczas pierwszą w latach 50. pierwszą w Polsce wystawą bursztynu. My dzisiaj wracamy do tej historii, wracamy do korzeni, pokazujemy Państwu bursztyn kurpiowski, pokazujemy nowe nabytki, które udało się kupić dzięki bardzo hojnej darowiźnie Fundacji KGHM, to są między innymi 2 stuletnie naszyjniki kurpiowskie. I zadajemy sobie pytanie, co dalej, a odpowiadając na to, ja mam wrażenie, że im dłużej pracujemy wszyscy w muzeum, tym bardziej widzimy, że historia to jest coś, co wydarza się każdego dnia. To jest coś, czego my dotykamy na co dzień i nawet nie wiemy, że tego dotykamy, ale misją muzeum i zadaniem pracowników jest ocalić tę historię od zapomnienia, ocalić ten nasz taki zwykły świat rzeczy i zdarzeń od tego, żeby nie umknął w niepamięci. I to staramy się robić każdego dnia i mam nadzieję, że za kolejne 70 lat, czy 75 lat, kiedy kolejni pracownicy Muzeum Północno-Mazowieckiego będą tu pracować, a kolejni Łomżynia i mieszkańcy regionu będą chodzić i zachodzić do tej instytucji, będą także dzięki naszej pracy mogli poznać to, jak my żyjemy dzisiaj, bo to także jest zadanie muzeum. Podczas jubileuszowych uroczystości gratulacje i życzenia przekazywali m.in. Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży, senator Marek Komorowski, wicewojewoda Tomasz Madras, starosta łomżyński Lech Szabłowski, przedstawiciele łomżyńskich placówek kultury, oświaty, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, twórcy ludowi oraz Jacek Chętnik, wnuk założyciela muzeum etnografa Adama Chętnika, niestrudzonego badacza, wieloletniego kierownika Stacji Badań Naukowych do Rzecza Środkowej Narwi. Muzeum Północno-Mazowieckie pełni bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym naszego miasta. Są tutaj niezwykle ciekawe eksponaty, ale muzeum w dzisiejszych czasach to miejsce, które powinno być odwiedzane przez najmłodszych. Ja się cieszę z tego, że nasze muzeum bardzo dobrze współpracuje z naszymi szkołami, że tutaj dzieci, młodzież mogą przychodzić na lekcje historii, mogą zobaczyć też na eksponatach ważne wydarzenia z czasów naszego miasta, z czasów naszej ojczyzny i poprzez taką naukę mogą lepiej poznawać świat. Mamy piękny budynek Muzeum Północno-Mazowieckiego, ale wiemy przecież, że budynek to nie tylko instytucja, to przede wszystkim ludzie pracujący w danej instytucji i nasi kustorzy, nasi pracownicy Muzeum Północno-Mazowieckiego są to wybitni specjaliści, więc dla mnie jest to niezwykle ważne, że takich ludzi mamy, mimo ciężkich czasów, jakich ma kultura, mimo też tego, że wiemy, że my jako samorząd miasta i Ministerstwo Kultury staramy się wspierać, to wiadomo, że tych środków ciągle potrzeba tych mecenasów kultury. Cieszymy się z takich dobrych informacji, jak chociażby to, że Fundacja KGHM-u dofinansowała zakup bursztynów i mamy kolejne eksponaty. Im więcej tych przyjaciół mamy skupionych wokół naszej instytucji kultury, tym te
te instytucje mają możliwość rozwoju. Działalność Muzeum Północno-Mazowieckiego jako samodzielnej instytucji gotowej do przyjmowania zwiedzających rozpoczęła się 14 marca 1948 roku. Choć pierwsze próby założenia łomżyńskiego muzeum, jak przypomina broszura wydana z okazji jubileuszu, sięgają aż 1898 roku. Pierwszą wystawę stałą w pierwszej siedzibie muzeum przy Alei Legionów 18 pod nazwą Kultura i Przyroda Północno-Wschodniego Mazowsza muzeum przygotowało w listopadzie. Kierownikiem muzeum był Adam Chętnik. Od początku działalności łomżyńskie muzeum koncentrowało się na gromadzeniu eksponatów z zakresu przyrody, historii, etnografii i sztuki ludowej. W 1950 roku została otwarta pierwsza w Polsce wystawa bursztyniarska, prezentująca surowiec, wyroby i narzędzia do obróbki bursztynu. Przez ponad 7 dekad muzeum przeprowadzało się kilka razy. Do budynku przy ulicy Sadowej 4, do domku pastora przy ulicy Krzywe Koło 1 i do obecnej siedziby przy ulicy Dwornej 22C. Kilka razy zmieniało też swoją nazwę. W 1950 roku było to Muzeum w Łomży pod nadzorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Od 1975 roku Muzeum Okręgowe, a w 1998 roku na tabliczkach informacyjnych znów pojawiło się Muzeum Północno-Mazowieckie. 75 lat temu właśnie, w 1948 roku, muzeum nasze zostało otwarte. Głównym organizatorem była taka organizacja społeczna, na której czele stał Adam Chętnik i to jest jego jakby organizacja, którą on powołał. Zresztą już to jest kontynuacja zresztą jego działań przedwojennych, kiedy w Muzeum Kurpiowskim organizował te zbiory muzealne, no ale po wojnie to było szczególnie trudne. Głównie był problem z pozyskaniem lokalu, ale ten lokal się znalazł na ulicy obecnie Alei Legionów i powstała tam pierwsza ekspozycja dotycząca głównie etnografii tutaj północno-wschodniej Polski. Ale Adam Chętnik w 1949 roku stworzył dział bursztynu w tymże muzeum. No i ponieważ powierzchnia była ograniczona, chciał koniecznie ten bursztyn pokazać, więc część wystawy stałej złożył i w kwietniu 1950 roku została otwarta pierwsza w Polsce wystawa bursztynowa właśnie w Łomży staraniem Adama Chętnika ze zbiorów muzeum i ze zbiorów jeszcze innych osób, które miały do niego zaufanie i udostępniły mu te swoje na przykład naszyjniki kurpiowskie do pokazania na wystawie. Także oprócz tego, że mamy tę rocznicę 75 lat powstania muzeum, to mamy 73 lata od pierwszej wystawy bursztynowej. Między innymi dlatego dzisiejsza uroczystość jest też związana z wystawą bursztynową, trochę w innym typie, bo ta wystawa jest związana z inkluzjami, czyli z tym wszystkim, co Żywica zatopiła te 40 milionów lat temu, ponieważ my na co dzień inkluzjami się nie zajmujemy, jest to pewien tylko element naszych zbiorów, więc wykorzystaliśmy tutaj zbiory innych instytucji. Jest to Muzeum Ziemi w Warszawie, Muzeum Bursztynu w Gdańsku i Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego. Te instytucje wypożyczyły nam swoje zbiory. Myśmy uzupełnili je jeszcze o własne zbiory. W tym roku mieliśmy możliwość zakupu z Fundacji KGHM-u bursztynów. Także kupiliśmy 10 nowych eksponatów, w tym jest 7 naszyjników bursztynowych. Bardzo ważna chwila, bo oprócz tego, że jest to wspaniała instytucja kultury, która się zapisała i w regionie, i w historii miasta, i w działalności społeczno-kulturowej, to dla mnie dzisiaj jest to moment takiego hołdu dla swoich przodków, dla Adama Chętnika, mojego dziadka, który to w wielkim trudzie zakładał, dla pamięci o Jadwidze Chętnikowej, która jako kustosz pracowała kawałek czasu, była dyrektorem, jak i również ku pamięci właściwie wielu naszych działań, bo jesteśmy z muzeum związani nie na co dzień, ale w różnych sytuacjach i żyjemy tą chwilą i na pewno te 75 lat jest to taka godna okazja do podkreślenia wszystkich elementów, nie tylko moich partykularnych, ale i ogólnospołecznych tej instytucji.
Odnośnie bursztynu to chciałem dodać, że w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży znajduje się mały wycinek działalności bursztyniarskiej Adama Chętnika. Podstawowa jego działalność to działalność przez 7 lat w Muzeum Ziemi, gdzie stworzył, jak to mówią naukowcy, podstawy nauki o bursztynie w Polsce. Tam są piękne zbiory. Również współpracujemy jako rodzina co dzień z tym muzeum, jak również z Muzeum w Gdańsku. No i jest wiele, wiele elementów, trudno w czasie wywiadu powiedzieć, ale dziękuję, że pani na to zwróciła uwagę, bo akurat działalność związana z bursztynem, jeśli idzie o etnografię, traktuję bardzo specjalnie, szczególnie, bo do dziś nie wszystko jest nawet jeszcze opublikowane, co dziadek swego czasu stworzył. Jubileuszową wystawę pod tytułem Dary prastarych drzew można oglądać do 4 lutego 2024 roku. Tutaj pan Jerzy Jastrzębski zaprosił nas do współpracy i my prezentujemy tutaj tak naprawdę dwie wystawy. Jedna to jest Życie w bursztynowym lesie i są to właśnie wystawa mikrofotografii zwierząt, owadów z bursztynowego lasu, a druga wystawa to jest Na bursztynowych szlakach. To jest taki przewrotny troszeczkę tytuł, bo my nie nawiązujemy absolutnie do tego, co się wszystkim kojarzy, bursztynowy szlak, prawda, Rzymianie i tak dalej. Nie, my chcemy pokazywać na tej wystawie drogę, jaką przybyła żywica od drzewa do złoża, co się później z nią działo i w zasadzie trzecia część tego szlaku to są muzea, gdzie jest bursztyn. Czyli tam, gdzie można, jadąc po Polsce, jechać powiedzmy właśnie takim współczesnym, turystycznym, bursztynowym szlakiem. I no oczywiście na tym szlaku jednym z głównych przystanków jest oczywiście Łomża, gdzie są, to jest właśnie miejsce, gdzie sztukę kurpioską, czyli to, co zostało w zasadzie od końca XVIII wieku, gdzie rozwinęła się ta sztuka, gdzie na przykład medycyna ludowa również jak najbardziej miała zastosowanie, ma zastosowanie, stąd wywodzi się to, co teraz mamy w dzisiejszej kosmetyce czy medycynie. Ekspozycja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.